Tekst nosi tytuł Kiedyś szło lepiej. Jest to taka, taka groteska, bardzo taka absurdalna farsa o takim przeciętnym mieszkańcu jakiegoś blokowiska, który zaczyna zajmować się polityką, odnosi wielki sukces, zostaje prezydentem, a wreszcie królem kraju, w którym to się wszystko dzieje. Dzieje się to w fikcyjnym kraju, który nazywa się Farsją. To jest taki przepisany współczesny Król Ubu. Aha. I rzecz jest to, mówiąc tak najszerzej, o populizmie. To było napisane pod wpływem wydarzeń z 2002 roku. To taki pamiętny we Francji 12 kwietnia, kiedy Le Pen, przywódca tej skrajnej prawicy francuskiej, dostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich, dostał całkiem niezły wynik. To był taki zimny prysznic we Francji, bo nigdy tak ekstremalne ugrupowanie nie odniosło takich wyników. Le Pen był w jakiś tam sposób pierwowzorem tej postaci, chociaż oczywiście to nie jest sztuka biograficzna, nie opowiada dosłownie historii Le Pena. Raul Polędwica, bo tak się nazywa bohater tekstu i przedstawienia. Jego hasło wyborcze to nie lewica, nie prawica, tylko Raul Polędwica. Jest właśnie takim prototypem populisty. Powiedz mi, coś o obsadzie tego spektaklu. Kto tam się pojawi? No, Raula Polędwicę gra Artur Steranko. Jego żonę Joanna Fertacz, córkę Ola Andrzejewska. To już wszystkich wymienię. Jest też potem rodzina Szampanów, taka rodzina, która jakby trochę innego środowiska, trochę innego społecznego backgroundu, która w zasadzie nakręca tych Polędwiców. Czyli steruje nimi trochę gdzieś tam. W zasadzie nimi sterujemy. Robimy z nich takich speców od marketingu politycznego. Generalnie ludzi PR-u, reklamy. Takich ludzi, którzy zajmują się do końca nie wiadomo czym. Mają dokładnie jakieś takie swoje zajęcia. Mają jakby bardzo silny imidż, a niewiele za tym stoi. I tam mamy tak Ewę Pałuskę, Cezarego Ilczynę i Marka Szkodę. To są oczywiście aktorzy Teatru To są wszystko Jaracza, aktorzy Teatru Jaracza, tak. I w chór, czy spikerki, to jest pani Hanna Wolicka, Anna Lipnicka i Wiesława Niemaszek.